związane te biegi są z patronem szkoły, naszej szkoły w Rogoźnicy, Janusza Kosycińskiego. Był to wielki, wielki sportowiec i patriota. No i no tak po, i dlatego to organizujemy i odbywają się cały czas na terenie szkoły, w koło szkoły. Jak dzisiaj wiadomo, no, trwa budowa, inwestycja budowy sali gimnastycznej, to mamy trochę dzisiaj warunki takie jak widać, ale myślę, że będzie to wszystko przebiegać w dobrej atmosferze. Co do spraw technicznych, to tak po prostu będziemy biegać kategoriami. Niech wszyscy uważnie słuchają. Ja będę wyczytywała po kolei klasy. No zaczynamy na pewno od klasy pierwszej i drugiej, dziewczynki i chłopcy. Tak popatrzeć na to wszystko, to ze 300 osób. Brawo. Dużo kategorii wiekowych. Kategorii. Nie każdy wyjedzie z medalem. Oczywiście każdy wyjedzie z jakimś medalem, z jakimś dyplomem. Kategorii są szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z nagród, no i z atmosfery. Miło mi, to już jest nasza koszulka, nasz symbol naszej szkoły, cała kadra pedagogiczna dzisiaj się prezentuje i reprezentuje szkołę na 18 gminnych biegach przełajowych. 18 już? 18. 18, także tradycja jest już wieloletnia, imienia Janusza Kosucińskiego, patrona naszej szkoły, także piękne święto. Dotychczas to była nasza koronna dyscyplina, w tym się specjalizujemy. Do tego też nas tak jakby mobilizuje nasz patron, ale od września rozpoczynamy intensywne treningi w innych dyscyplinach. W związku z tym, że za plecami pana buduje się przepiękna hala sportowa. To jest impreza taka piękna, połączona ze świętem Dnia Rodziny, ze Dniem Dziecka. Rozpoczęliśmy rano uroczystym apelem podsumowującym życie i twórczość naszego patrona. W dalszej kolejności zaplanowane są właśnie biegi, na które zaprosiliśmy reprezentantów ze wszystkich szkół z terenu gminy Międzyrzec Podlaski i te reprezentacje już są z nami, więc za chwilę rozpoczynamy. Oczywiście bawimy się przy grillu, bawimy się przy różnych zabawach przygotowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.